Ważne zadanie z brył na egzaminie z klasisty. Tutaj mamy skrzynię i ona ma kształt prostopadłościanu. Podłoga skrzyni ma wymiary 1,5 m na 1,20 m, a wysokość skrzyni jest równa 1 m. Piasek wsypany do skrzyni zajmuje 3 czwarte jej pojemności, czyli 3 czwarte inaczej wysokości, a inaczej 3 na ułamek dziesiętny to jest 0,75 m. Ile metrów sześciennych piasku wsypano do skrzyni? No tutaj objętość to mamy pole podstawy razy wysokość. Podstawą jest prostokąt, więc wymnażamy sobie 1,5 razy 1,2. No i jeszcze mnożymy razy 0,75. Jak to wymnożymy to nam wyjdzie 1,35 metra sześciennego. Zatem odpowiedź C. Matma się liczy. Twoja codzienna dawka matmy.